Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Detroit Become a Human. I moi drodzy, dzisiaj witam was serdecznie zakatarzonie. Nie wiem, czy takie słowo jak zakatarzonie. Jestem jeszcze przeziębiony, jak pewnie widzicie, też wyglądam jak bulwa. Ale nagrywamy Detroida, bo nie ogram, że jestem bardzo, bardzo ciekawy, co się dzisiaj wydarzy. I z tego, co mi się wydaje, to powinniśmy chyba dzisiaj grać Karą, ale nie jestem pewny, bo wiecie, to różnie bywa tutaj. Rotacja jest różna, dobra, to ja sobie wznawiam i jedziemy, słuchajcie. To będzie chyba Kara, tak mi się wydaje. Si, claro. Dobrze, że Alice nam ufa, to jest plusik. Wstanie. Dzisiaj, słuchajcie, znowu będę pociągający. Czuwaj przy Alice, wznieć ogień. Czekajcie, sprawdźmy, co tam się dzieje u niej. Jest okej, śpi. Dobra, to najważniejsze, że mała sobie odpocznie i nie będzie się musiała, wiecie, Kara o nią martwić. R1. Znajdź trochę drewna? Tu coś mamy, słuchajcie. Tylko ja się boję, żebyśmy za chwilę czegoś dziwnego nie zrobili. Bo wiecie, jak to bywa ze mną. Czytaj. Kanada jest wolna, patrzcie. Czy co, że niby tylko w Stanach? Okej. Tu mam jakieś dechy, ale słuchajcie, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Aha, nie możemy wejść na górę, no dobra. Naprawdę? Możemy obciąć nie, ona jest taka ładna przecież w tym kucyku. No jak to? A tu możesz wejść? No tam coś niby jest, czekajcie. I tutaj też coś było. Czekajcie, zobaczymy sobie wszystko. Zegarek. A, czas się zatrzymał. Biedny ptaszek. I kasa. Nie, lepiej odłóż. Bo ten drugi android nie wiadomo do czego jest zdolny, słuchajcie. Ja się obawiam. A czy tu możemy przejść, czy nie? Nie. No dobra, dołóżmy tego ognia. I zetnijmy te włosy w sumie. Nie czytaj tego, tylko chodź tu. O! Mam nadzieję, że gospodarz się nie pogniewa. Tak, poczekasz się, ale się obudzi, tylko poczekajcie, może spróbujmy ten właśnie wygląd zmienić? Jak to zrobić? Nie, tutaj już chyba nic nie mamy, słuchajcie. To
To jest ten automat, ale w automacie chyba raczej nic nam to nie pomoże. Ej, chciałbym te, słuchajcie, wusy obciąć. Może ona mi się strasznie podoba w tych długich, no ale... Jakbyś numerki, jakby numerki tych wszystkich innych androidów? Okej. No, jestem dzisiaj bardzo pociągający, bardzo. O, a przy okazji wam dziękuję za wsparcie kanału, tak mi się w sensie przypomniało. Także ogromne serduszka dla wszystkich moich wspierających za wsparcie mojej twórczości artystycznej. Dziękuję. No wstawaj, Alice. Chyba nic, czekajcie, a może do góry możemy pójść teraz? Możemy! O kurcze! Nie, ona jest taka ładna! No chyba nie! Kara! Blond. O, wow. Tak, to będzie chyba najlepszy kolor. Bardzo jej pasuje, chociaż wolałbym, żeby nie ścinała tych włosów w ogóle. Co ty chcesz oderwać? Aha! O, fuck. No tak, no teraz przynajmniej nikt jej nie pozna, że jest androidką. W tym wszystkim jest troszkę sensu. Wróć do Alice, poczekajcie, my się jeszcze, o właśnie, odsłoń. Rozejrzymy. What? Chyba to jest żart jakiś. No i Kara się teraz troszeczkę zdenerwowała. Dobra, na razie to wszystko. No chyba żart! O nie! Gliniarze przeczesują okolice na wypadek, jakby ktoś coś widział. Dobra, powiadom mnie, jak na coś trafią. Co z tym zrobisz, co? Ha, Connor w ogóle stoi. Wsiadła do pierwszego autobusu i została w nim na Petty. Nie miała żadnego planu. Kierował nią strach. Androidy nie czują strachu. Ale defekty tak. Mogą nimi zawładnąć emocje, a wtedy działają... Czy on mówi o Karze? Ale i tak nie wiemy, dokąd poszła. Nie miała planu i dokąd pójść. Może jest blisko. Może. Nie wierzę w tego psychola. Raz zrobił jedzenie dla dziewczynki. Specjalnie dla niej. Prezent. Żeby naprawić wcześniejsze błędy. Raz. Dobrze, rób i po prostu idź do kuchni i wyjdź. Wyjdź, po prostu wyjdź. Ludzie lubią mięso. Chodź. Chodź, usiądź sobie. Ja pierkur. Usiądź. Usiądź spokojnie, słuchajcie, nie prowokujmy go, bo on jest niepoczytalny moim zdaniem. Tak lepiej. Ralph zadał sobie dużo trudu, żeby zdobyć jedzenie dla dziewczynki. Byłoby niegrzecznie, gdyby odmówiła. Prawda?
Super. Ja pierkur. On jest nienormalny. Pyszności, zobaczycie, pyszności, pyszności. Ojciec, matka, córeczka. Proszę, Karol, nie chcę tego jeść. Co powiedziała? Kłamstwo. Nie może się doczekać twojej potrawy. Jest bardzo głodna. Ludzkie dziecko nie będzie żałować. Ralf znalazł najlepszy, największy okaz w okolicy. Ja pierkur. Zrobi z niego prawdziwe pyszności. Pyszności. Smacznego. Jedz. Normalnie aż mi się nos odtyka. Jesus. No może kurczę nie chce jeść. Jedz. Wstaniemy teraz od stołu i wyjdziemy stąd, Ralf. Nie. Nie, nigdzie nie pójdziecie. Dopóki Ralf nie pozwoli. No chyba kurde nie. Jest tu ktoś? Ja pierkur. Na płocie były ślady tylu. Nie wierzę, jeszcze on. Wiem, że był tu jakiś android. Ej, teraz jesteśmy Connorem, naprawdę? Ale czad. Ej, tego się nie spodziewałem. Jezus, co to strzeliło u mnie? Aż się wystraszyłem, butelka. Nie wiem, czy wy to słyszeliście. Naciskaj. Widziałeś ją, prawda? Wiem, że widziałeś. Ralf chciał być tylko miły. Ale on coś Connorowi zaraz zrobi? Ja pierkur, ta gra jest tragiczna. Connor, co się dzieje? Jest tutaj, goni ją! Którędy pobiegła? Tędy, kierują się w stronę dworca. No on normalnie szuka kary. No ja pierkur, nie. Może on się z nią dogada, co? Ej, nie podoba mi się to. Widzę je tam! Nie strzelać! Musi przeżyć! Ja pierdzielę. Kurwa macie. Co za obłęd. Ja pierdzielę, kurwa. Ja. Kara, błagam cię, żyj. Ej, a ty niby dokąd? Nie mogę dać im uciec. Ci nie dasz. Za nic nie przejdą żywe. Muszę spróbować. Kurwa, zabijesz się, idioto! Nie biegnij za nimi, Connor, to rozkaz! Jezu! Nie!
aż mi się normalnie, słuchajcie, nos odetkał. Ja pierkur. Ja nie mogę takich rzeczy grać, jak jestem chory, bez kitu. No, koniec. Wow, wow, wow. Czekajcie, Kara i Alice dotarły na drugą stronę, to jakie też mogą być opcje? Oh my god. Dotrzyj do płotu na czas. Biegnij, Kara, biegnij. Mamy trofkę! Connor ściga Karę. No chyba innej opcji nie mogłoby być, nie? Raczej nie wiem. Ale powiem wam szczerze, że dzisiaj bardzo emocjonujący odcinek. Bardzo, bardzo, bardzo. I powiem wam, że naprawdę jak ja mam jakieś takie emocje, to mi się aż nos odtyka i wszystko. To jest dziwne, ale tak jest. Ile osób wzięło ją? Blondynkę? Aha. Tylko 13? Naprawdę? W sumie mogliśmy jej nie obcinać włosów. Też taka opcja była. No ale dobra, już zmieniliśmy to. Także moi drodzy, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Ja za chwilę siadam do drugiego. Dalej będę z Katarem i dalej będę pociągający. Natomiast dla was serdeczne lovki, kiski, besoski. Was buziakuję serdecznie, mocno. Mua, i słyszymy się w kolejnych odcinkach. Także trzymajcie, cześć i do następnego. Pa, pa!